Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Dzisiaj krótkie pytanie. Czy nie rozciąganie się po treningu może zaszkodzić czyjemuś zdrowiu? Może wpłynąć negatywnie na zdrowie fizyczne? I odpowiedź krótko zwięźle na temat. Tak, może, dlatego że postępuje przykurczanie się mięśni. W efekcie treningu siłowego rozrywacie Wasze mięśnie na strzępy, dosłownie. Nie wiem, czy widzieliście jakąś starą gumkę, recepturkę. Jak ją naciągnięcie, ona się tak rozciąga, jakby rozrywa, tak? I w ten sam sposób rozrywa się włókno mięśniowe, można to sobie obrazowo w ten sposób jakby unaocznić. I problem polega na tym, że po treningu włókna mięśniowe potrafią się zlepić razem, potrafią się zrosnąć w taki pod kątem zamiast jedno obok drugiego. Włókna mięśniowe powinny być każde osobne, powinny się względem siebie ślizgać bez problemów, nie powinny być na krzyż zrośnięte ze sobą. Jeśli to się stanie, to nie macie pełnego zakresu ruchu. Po prostu mięsień, który powinien być w stanie się rozciągnąć, jest po prostu skrócony i macie przykurczone zakresy ruchu, tak? Macie ograniczone zakresy ruchu. Po pierwsze, co z tego wynika? Niemożność wykonania prawidłowej techniki w ćwiczeniach takich jak przysiad, wyciskanie nad głowę, wiosłowanie, bo nie macie pełnego zakresu ruchu. Druga sprawa, zaczynają się chroniczne bóle barku, łokcia, nadgarstka, związane jest po prostu zbyt dużym spięciem wokół stawu i po prostu dysfunkcją mięśni wokół stawu, tak? Czyli nieprawidłową siłą i rozciągnięciem poszczególnych partii mięśniowych. Potem zaczyna się coś takiego jak kompensacja bólowa, czyli dajmy na to, wasz bark jest zrotowany do wewnątrz i wasz bicep jest przykurczony, przez to chodzicie jak taki T-rex. I zwróćcie uwagę, ile osób na siłowni w ten sposób chodzi, że ma barki wysunięte do przodu i rączki w ten sposób, jeszcze najlepiej barki do uszu. W tym momencie tacy ludzie zaczynają kompensować bólowo i się garbi, bo w tej pozycji ich to mniej boli. Ale w efekcie tego to jest tylko najgorsze możliwe rozwiązanie. Układ nerwowy to wybiera, no bo nie boli, więc to jest naturalne. Natomiast to powoduje odchylanie się głowy do tyłu, tak? Bo jeśli my się zgarbimy, żeby nas nie bolało, to musimy patrzeć tu. Ale momentalnie nam się spinają mięśnie czworoboczne i dlatego osoby, które się garbią, bardzo często cierpią na chroniczne bóle głowy i karku. A do tego jeszcze, żeby wyrównać całość, miednica pochyla się do przodu i mają hiperlordozę. Zresztą przodopochylenie miednicy i hiperlordoza też są częstymi wadami postawy, gdy ktoś się nie rozciąga po treningu siłowym. Tak więc tak, nierozciąganie się może pogorszyć Twój stan zdrowia. Po pierwsze ogranicza zakresy ruchu, po drugie powoduje kompensację bólową, która prowadzi do wad postawy, a niewyleczone wady postawy prowadzą do zwyrodnień kręgosłupa i zwyrodnień stawów, owocując po prostu bolesną starością i bolesnym średnim wiekiem. Tak? W okolicach 30, jeśli się nie rozciągasz mając 20 lat, będziesz strasznie obolały. Nie będziesz w stanie wykonać połowy ćwiczeń. No i to było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.